Słuchajcie, jak wiemy, budowa apartamentów Fryderyka idzie wręcz zbiewająco. Poznajmy kilka tajemnic. Zapraszam do krótkiego wywiadu z Izą Adamiec, projektantką wnętrz, która zajęła się osobiście apartamentami Fryderyka. Zapraszam. Jest z nami Iza Adamiec, projektantka wnętrz, absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Więc mam do Ciebie parę pytań. Witaj Izo, zaczynamy. Skąd czerpiesz inspirację do pracy? Tak naprawdę z wszystkiego, co mnie otacza. Najbardziej jednak z natury. Natura daje nieograniczone możliwości, jest nieskończona, tak bym to może ujęła. Jej kolory, zresztą w tym sezonie bardzo modne, kolory ziemi, dają wiele możliwości, kształty. No i to tyle. A który styl architektoniczny cenisz sobie najbardziej? To pytanie. Pewnie nie jeden. Tak. Może powiem tak, że nie mam jakby określonego jednego stylu, to by mnie bardzo ograniczało. Jednak gdybym miała wymienić, to na pewno byłby to styl boho, czyli najbardziej naturalny. Styl skandynawski, w którym sobie cenię jasne przestrzenie. No i o dziwo styl klasyczny, bardziej może Hampton, gdzie mamy fryzowane fronty, gzymsy, też bardzo modne w tym sezonie, sztukateria. Czyli taki miszmasz, no ale tak jak mówiłam, to by mnie bardzo ograniczało, gdybym była nakierunkowana na jeden styl. Czyli architektka o szerokich horyzontach. To dobrze. A powiedz mi, a czym kierowałaś się przy projektowaniu wnętrz apartamentów Fryderyka? Apartamenty Fryderyka skojarzyły mi się od razu z pewną elegancją. Dlatego postanowiłam stworzyć mieszkania nowoczesne, ale jednak z nutką klasyki, czyli frezy, sztukateria, jodełka na podłodze, zresztą ponadczasowa. A powiedz mi, a myślisz, że ten styl przypadnie do gustu klientom? No mam nadzieję, że tak. Myślę jednak, że każdy teraz marzy o jasnych przestrzeniach, przytulnych. Apartamenty Fryderyka mają pionowe, piękne okna, które doświetlają wnętrza. Dlatego już jakby same okiennice robią robotę. Tak, zdecydowanie jest to dobry projekt wnętrza. No i tak proszę dokończyć ostatnie zdanie. Architektura jest dla mnie... To jest bardzo obszerny temat, ale powiedziałabym, że nie traktuję architektury jak projektowanie, o tutaj musi stać stół, wyznaczenie tylko miejsca na obrazy, wywieszenie telewizora nad RTV-ką, czyli nie tak szablonowo, tylko architektura wnętrz dla mnie jest pewnym rodzaju sztuka tworzenia, którą powinni tworzyć ludzie wspólnie. To nie jest tak, że architekt wnętrz ma nas wyręczać z wszystkiego, tylko tworzyć ją razem z domownikami. Dobra, i ostatnie pytanie. Jeżeli miałabyś wybierać to wnętrza a la Ludwik XVI czy Villa w Hollywood? Czy może jakaś inna opcja? To są może skrajności. Szczerze, ani w tych bym się nie czuła stuprocentowo dobrze, ale gdybym miała już wybierać, to wybrałabym Ludwika XVI. O. Dlatego, że cenię sobie antyki. No i może dlatego padłaby taka odpowiedź. Super, dzięki Iza. Dziękuję.